Choć Dzień Dziecka wypadał we wtorek 1 czerwca, to Racibórz będzie świętować jeszcze przez najbliższy weekend. Pogoda dopisuje, dlatego postawiono na aktywne spędzanie czasu dla całej rodziny. Brak planów na najbliższy weekend z rodziną? Warto więc pojawić się w sobotę 5 czerwca na miejskich bulwarach. Już od 14 w drogę wyruszy rodzinny rajd rowerowy, a to nie jedyna przygotowana atrakcja. Startujemy z przystani kajakowej. Trasa biegnie przez wały nadodrzańskie, koroną stadionu i wracamy z powrotem na przystań. Bardzo łatwa po płaskim terenie, około 10-kilometrowa trasa, także zapraszamy serdecznie całe rodziny. To rajd. A oprócz tego mamy dla Państwa kajaki, które będzie można oczywiście bezpłatnie sobie wypożyczyć i popróbować swoich sił między mostami umiejscowionymi na Odrze. Gdy już przejedziemy rowerowy rajd, przepłyniemy Odrę kajakiem, będziemy mogli nadal się dobrze bawić, bo atrakcji na ten dzień nie zabraknie. Będą to jakieś zabawy, animacje, konkursy. Wspierać nas będzie też Fitness World, który poprowadzi rozgrzewkę przed rajdem i też będzie miał dla Państwa przygotowanych kilka konkursów z nagrodami. Całość oczywiście wpisuje się w miejskie obchody, więc miasto również zagwarantowało na ten dzień wiele atrakcji. Będą żywe maskotki, pokazy baniek, malowanie buziek, mnóstwo zabawy, frajdy i kolorów, więc serdecznie zapraszamy. A już w niedzielę 6 czerwca o godzinie 11 będzie można wziąć udział w warsztatach terenowych pod hasłem Mały Tropiciel Zwierząt organizowanych przez Arboretum Bramy Morawskiej.